Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj mam przygotowany dla was kolejny kalendarz adwentowy, tym razem z herbatami. Jest to kalendarz, który zakupiłam na Allegro, jest on marki English Tea Shop. Bardzo ładnie się prezentuje, bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się, wygląda jak taka mini książeczka, ale jestem ciekawa co mamy w środku, więc przekonajmy się. Ale jeszcze zanim przejdziemy do kalendarza, chciałabym was zachęcić do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapek w górę, które znajdują się tam na dole i do zaobserwowania mnie na Instagramie, które też znajdziecie tutaj. A teraz przejdźmy do otwierania kalendarza. A więc kalendarz wygląda w ten sposób. Mamy tutaj piękną kokardeczkę. Bardzo mi się to podoba, no ale niestety muszę ją rozciąć, gdyż jak ją rozwiążę, to się rozwali. Nawet się trzyma na jednej stronie. Po otwarciu wygląda on w ten sposób. Tutaj już widzę, mamy spoiler, jakie są herbatki na tej stronie. Tutaj taki fajni ludzie na lodowisku jeżdżący, lepiący bałwana. No i tutaj przechodzimy do naszej części głównej, czyli herbatek. Wcześniej wspomniałam o obserwowaniu mojego konta na Instagramie. Na moim koncie często dodaję filmy, filmiki krótkie, jak na przykład testuję właśnie takie herbatki, jak testuję różne kosmetyki, opisuję do czego są, więc fajnie by było, jakbyście zaobserwowali mnie na Instagramie, bylibyście na bieżąco. A teraz przechodzimy do tego kalendarza. Otwieram numer 1. A w numerze 1 znajdujemy saszetkę. Kurczę, myślałam, że to będzie zapakowane w jakieś woreczki. Takie, no, że będzie lepiej to zapakowane po prostu. Gingerbread treat. Jak coś źle czytam, to wybaczcie. I już sprawdzam. Jest to herbatka czarna z cynamonem, imbirem, jabłkiem i kardamonem. Spoko. Mam tutaj rozpiskę, odkleiłam ją z tyłu, żeby wiedzieć, z czym są te herbatki. Dwójkę mamy już od razu pod spodem. No troszkę jestem zawiedziona, że te woreczki nie są w jakiejś... że nie są w jakiejś po prostu folijce, tak jak w poprzednim filmie mieliśmy w takich papierowych opakowankach. Nie wiem, może to, że ma być organicznie, co coś znaczy. No nie wiem. W drugim okienku mamy, mamy Superstar Anise Superstar. I już sprawdzam. Jest to herbatka czarna z imbirem, goździkami i anyżem. Czyli te goździki tak mi tu ładnie pachniały. Dobrze, jedziemy do trójeczki. Trójeczkę mamy tutaj na dole. Ja muszę sobie przytrzymywać ten kalendarz, bo nie powiem, że jest to wygodna pozycja do nagrywania, ale no lepiej widzicie, jak wygląda w całości ten kalendarz, jak trzymam go w ten sposób. Kolejna herbatka to Chai Charge. Jest to herbatka ziołowa, robię z cynamonem, goździkami, kurkumą, kardamonem, czosnkiem i bławatkiem. Czwórkę mamy tu. Troszkę ciężko się otwiera te okienka, ale... No już tutaj rozwinęłam sznureczek. Też bardzo ładnie pachnie. I jest to peppermint candy. W tej herbatce znajdziemy herbatę zieloną z miętą, pomarańczą, cynamonem, cykorią, wanilią. To było 4, teraz lecimy do piąteczki na środeczku. A w piąteczce mamy tropical lemongrass. Tak dziwnie pachnie. Jest to herbatka ziołowa z trawą cytrynową, miętą, hibiskusem, dziką różą, rumiankiem i jabłkiem. Szóstkę mamy tuż obok. W szóstce znalazłam Punch Peppermint. Jest to herbatka ziołowa z cynamonem, miętą i lukrecją. O nie, tylko nie lukrecja. Teraz mamy siódemkę. Siódemkę mamy u góry. I w siódemce znalazłam White Wonderland. I jest to herbatka biała z cynamonem, kakao, miętą, lukrecją i rumiankiem. Lecimy żwawym tempem do ósemki.
W ósemce mamy Happy Holiday. I w tej herbatce znajdziemy herbatę zieloną z garcynią, cokolwiek to jest, cynamonem, żeńszeń, jagodami akai. Ósemeczka teraz. Nie, była ósemeczka, teraz dziewiąteczka. W dziewiątce mamy Spooky Spice. Jest to herbata zielona z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową i płatkami róży. Spoko. Teraz lecimy do dziesiątki, a dziesiątkę mamy tu. Otworzyłam. I w dziesiątce mamy Festive Spice. Jest to herbatka czarna z cynamonem, pomarańczą, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową i pieprzem. Czyli wydaje się trochę taka herbatka na ostro. Teraz jedenastka. W jedenastce mamy Post Party Refresh. I jest to herbatka zielona z garcynią, cynamonem, żeńszeniem, jagodą akai. Mam wrażenie, że przed chwilą to czytałam. Bardzo podobne są wszystkie te herbatki do siebie. Nawet, kurczę, nie różnią się dużo zapachem. Jestem trochę zawiedziona, bo taki ładny kalendarz, mogli chociaż coś do niego fajniejszego powsadzać, fajniej to zrobić. Bo naprawdę, kalendarz jest bardzo ładny, a trochę się zawiodłam, jestem teraz troszkę zła. Dwunastkę już w ogóle rozwaliłam całą. W dwunastce mamy Peppermint Candy, to już mieliśmy. Czyli to będą się tak powtarzać te herbatki? Słabo. Jest tyle smaków, mogli po prostu powrzucać naprawdę każdą inną. No, troszkę się zawiodłam tym kalendarzem. Serio. Trzynastka. W trzynastce mamy Gingerbread Treat. To mieliśmy pierwsze też, czyli już było. To teraz lecimy na szybko, jak tutaj będzie wszystko to, co już było. W czternastce mamy Superstar Anise, czyli to też już było. W piętnastce mamy Chai Charge, czyli też już było. Kurczę, coś mało tych smaków. W szesnastce, szesnastkę mamy na dole. No już rozwaliłam pół kalendarza. W szesnastce mamy, o, to jest coś innego. Jest to Ghostly Green, chyba tego jeszcze nie było. Jest to herbata zielona z cynamonem, imbirem, miętą i płatkami róży. No wszystko mam wrażenie, że to jest pomieszane tylko w innej kompozycji. To była piętnastka, szesnastka, siedemnastka. W siedemnastce mamy Tropical Lemon Grass, czyli też już było. Osiemnastka. W osiemnastce mamy Punch Peppermint, czyli też już było. Dziewiętnastka. Mamy tu. I w dziewiętnastce mamy White Wonderland, czyli też już było. Dwudziestka. Tak na szybko lecę, bo jak już było. W dwudziestce Happy Holiday, też już było. 21 tutaj na dole. To już sobie po prostu tak rozwalę. Boczkiem wyciągnę. 21. Spooky Spice też już było. 22. Festive Spice też już było. Zawiodłam się. 23. W 23 mamy Post Party Refresh też już było. 24. W 24 mamy Peppermint Candy, też już było. A, mamy 25 okienek, dopiero zauważyłam. 25. Już tak rozwalam ten kalendarz. No i tutaj mamy coś innego, mamy tutaj Winter Warmer. Jest to herbata ziołowa robio z imbirem, kakao, anyżem i maka. Czyli mam wrażenie, że wszystkie te herbatki były podobne do siebie. Fajny zamysł, bo naprawdę fajnie to wygląda. Może coś jeszcze da się z tego zrobić, bo on jest, ten kalendarz jest dosyć twardy, to jest taki dosyć gruby papier. No ale herbatki wszystkie do siebie podobnie pachną, podobne mają składy, no jestem troszkę zawiedziona naprawdę z tego kalendarza. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie o tym kalendarzu, bo naprawdę dobrze się zapowiadał i trochę się zawiodłam.
Jeśli chcecie dalej, żebym testowała dla was takie rzeczy, zostawcie łapkę w górę. Jeśli doceniacie moją pracę, zostawcie komentarz. Zawsze mi się miło czyta te komentarze. Miło mi się odpisuje, bo bardzo pozytywne dostaję komentarze. Bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszego nagrywania. I jeśli chcecie zobaczyć, jak testuję te herbatki bądź inne rzeczy, to zapraszam was na swojego Instagrama. A tym razem dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia przy następnym filmie. Cześć!